bogato. Na bogato, skarb monet. Tego nikt nie znalazł tutaj, to, to aż ciężko naprawdę w to uwierzyć. Zobaczcie, co to jest. Ja to odsłaniam. Może by spróbował w lato. A na coś to? Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Zabieramy dzisiaj Was na poszukiwania. Na poszukiwania na plaży. Generalnie stęskniliśmy już się za ciepłem, za plażą i za poszukiwaniami na plażach. A czy Wy stęskniliście się za wyjazdami nad jezioro, nad morze? Napiszcie w komentarzu. A my jedziemy na plażę w Bronowie. Co ciężko? Co? Schylać się? Nie. Ostatnio na poszukiwaniach przymoczyłem buty. Wyschły. No i się sfilcowały trochę. Trzeba będzie pomyśleć nad innymi. Na zimę. Z kożuszkiem. No. My bardzo dużo chodzimy z wykrywaczami. Tych kilometrów w nogach i w butach wydeptanych mamy dużo, także jedna para na sezon to mało. Ale dzisiaj ponuro, jesiennie i my pewnie tylko na plaży. A co byś chciała dzisiaj znaleźć? Na plaży to dwa monety i jakąś biżuterię. Biżuteria. Sprzęt odpalony. Na poszukiwania, do powodzenia. Myślisz, że znajdziesz skarb pod drzewem? Znajdę skarb, to nie wiem, ale coś tam znajdę. Ciężko się tutaj na tej skarpie kopie. Zaraz tu go. Tu jest ma. Generalnie tu jest wszędzie masę sygnałów. Jak to na plażach, tu jest jakiś większy. Nie wiem, co to. No patrzcie, nie mogę go. Tam ci skarbka uciekła. Gdzieś jest coś tutaj. O. Folia, ale sygnał jak nic, ale tu mam jeszcze inne sygnały. To podnieś tą folikę jeszcze. Ja ją zbiorę. Znaczy w sensie, żeby ci nie maskowała. Tu jest coś. Się nie mogę tutaj ogarnąć. Wyłączę muszę pinpointera najpierw. Wierzę w ciebie. Generalnie ta plaża też funkcjonowała przed wojną. A wiem to stąd, bo są przekazy w literaturze i też udało nam się tutaj wokół tej plaży znaleźć sporo rzeczy niemieckich. W zeszłym roku chodziliśmy tam na tej górze. Tam chyba Góra Harcerska, tak? Dobrze mówię? Tak, Harcerska. Mnóstwo PRL-i znaleźliśmy. Generalnie w okresie PRL-u ta plaża swój miała tutaj największy rozkwit. Były tu kolonie, były tu biwakowiska i też nawet była sala tutaj taneczna. Bo nawet możemy dać link do tego filmu, który nagrywaliśmy tutaj. A tu mamy sygnał. Nie wiem co to. Coś tu spadło. A! B. A! Zobaczcie. Monetka. O PRL-u mowa, ale no mówię, tutaj to miejsce tętniło życiem, także tu jeszcze jest sygnał. Ale go wezmę
propointerem. Tak ogólnie mówiąc, ja nie lubię tego twojego propointera. Głośny? W sensie taki bardzo czuły jest. Jest kolejna moneta. O, kolejna, a co to jest? Nie wiem, nie widzę. Też 2 złote. Dwie dwójeczki. Cztery, o, jest no kolejna. Coś. Tu coś jest, zobaczcie. Kolejna jest perelowska moneta. Czyli też dwójka? Też jest dwójka. Jest coś jeszcze? No nie gadaj, że jeszcze. Jest. Skarb monet. Czekaj, bo perelowski. Ten mi tutaj daje. 4. I zobaczymy, czy coś jeszcze jest. Tu jest jeszcze. Czy w dołku? Nie, tu gdzieś jest, na wierzchu. Na wierzchu. Tu coś mam jeszcze. O, jest. Jest następna. Jaki nominał? 2 ziko. Same dwójeczki. Same dwójeczki. Także pięknie, pięknie. Coś jeszcze? Zaraz to sprawdzimy. Jest tutaj jeszcze. Ale nie wiem, czy to jest... Nie gadaj, że masz skarb monet perelowskich. Tu coś jeszcze jest. Czy to spadło? Nie wiem. Spadło. W tych liściach ciężko się ten poszukuje. Tu mam. O, jest. W ręce. Też będzie moneta, bo po natężeniu dźwięku słyszę. Patrzcie. I jest kolejna. Matko Bosko. Matko Bosko. Kolejna. Weź Bełż, stąd jest. Idę. Jeszcze tutaj coś jest. Nie licz na to, że będzie jeszcze. No nie mogę znowu. Może to pod spodem jest. Na nie, wierzchu gdzieś. Za bardzo intensywne jest tutaj. Już. Dobra. Ujezuj się. Ach. I jest następna moneta perelowska. Następne 2 złote. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 złotych. Matko Bosko. Tu jeszcze jest. Ale ja muszę to odłożyć najpierw. Już mi ręka drętwieje. Dużo tam tych monet będzie? A może słoik tam jakiś był? Nie, to mówię, to jest takie miejsce, gdzie... Tutaj coś jest. Też coś na wierzchu. A nie, to już nie ten. To już aluminiowy. Odznaka smakołyszy. Odznaka smakołyszy, dobre. Dobre, odłożę to tutaj. Cisza. Czyżby kolejna odznaka smakołyszy? To odznaka tych, co lubią pociągnąć. Puścić dymka. Dymka puścić. Tu jest masę. O, tu jest kolejny sygnał. Tu jest masę sygnałów. To tam do kolekcji. A tu może coś być wartościowego, bo jest ID 50, 50 kilka. O. Już się spociłeś? Jo. Uważaj na propointer. Gdzieś mi tu przerywa ten sygnał. Może taki kapsel. Może kapsel od tej butelki, dobra, która jest. Tu wyskoczyła. A. Tu coś jeszcze jest. Tu mam w tym. Folia. A to odznaka turysty. Odznaka gumczysty. Turysty. Który był ubezpieczony. Ale zabezpieczony, ale w jakim klimacie? W takim romantycznym klimacie i też przy starodrzewiu. To tutaj się bawić, to hu. Może by spróbował w lato. A na co ci to? A wracając do tego, co znalazłem, do tych monet, już wam pokazuję je. Ponownie. Także na bogato skarb monet z okresu PRL. Także się cieszę bardzo i szukamy dalej.
kolejna moneta. O, schodząc z tego miejsca, gdzie był skarbik. 5 groszy, ale mam tu jeszcze jeden sygnał. Tutaj jest. No sygnałów jest tutaj masa. Ale to cieszy, bo nikogo tu nie było przed nami. Przed nami. Aj. Tutaj gdzieś jest. O. O. Zobaczcie. 50 groszy. Kolejne monety do kolekcji wpadają do kieszeni. Dobra wróżba na start. Tak jest. Nie mogę odejść z kamerą, bo kolejny sygnał. A tym razem co tam? Zaraz zobaczymy. O, tu jest. Kolejny sygnał to kolejne. Kolejne 50 groszy. Gdzie to? Tutaj jest. Jest. A tym razem? Jest Ziko. Złotóweczka. Poczekajcie, poczekajcie, bo może jeszcze tu coś będzie. Ja tylko to sprawdzę. Tu jest kapsel raczej. Tu coś jest. Już patrzymy. W tym miejscu. Ale kret chyba wysypał na ten sygnał ziemi. Jest to gdzieś tutaj. Jest tutaj pod kamerą. Gdzieś. Tu jest. Tu jest. Już się dzielę z wami tym widokiem, który ja mam. Ja najpierw widziałem z tej strony, zobaczcie. A tutaj piątaczek. Piątaczek, piątunio. Do kieszonki. I patrzę jeszcze tutaj dalej. Niesamowite to miejsce tu jest. Jest tutaj jeszcze coś. Tutaj. Tu. Ale to gdzieś jest tutaj w trawie. Bo to jest... Kryty pomagają czasami. Tutaj gdzieś jest. Ktoś tutaj siedział i sobie... Pogubił. A, to już nie takie... Jasne, to... Kolejna odznaka. Kolejna odznaka piwosza. Smakołysza. Smakołysza. To, że te monety tutaj leżały, no to tam palcie licho, to jestem w stanie uwierzyć. Ominęliśmy na skarpie perelowskie monety, tu przy wejściu ktoś siedział, bawił się i pogubił, ale że tego nikt nie znalazł tutaj, to no aż ciężko naprawdę w to uwierzyć. Zobaczcie co to jest, ja to odsłaniam. Zobaczcie, to jest psi, przesycha, zobaczcie. Psi identyfikator z miejscowości Rosenberg, Susz. Plaża, na której jesteśmy, usytuowana jest 4 km od miasta Susz, od naszego miasta. No i tych identyfikatorów znajduje się na tych polach sporo. Zobaczcie, to jest po prostu... Na polach, ale jesteśmy na plaży. Na plaży. Może nie to, że niezrozumiałe, ale dla mnie jest zaskakujące, że nikt wcześniej tego nie znalazł. My tu byliśmy dziesiątki razy, jesteśmy w sezonie kilka razy, są też inni poszukiwacze, a tu, tylko był jeden manewr tutaj robiony. Ta plaża przychodziła rekultywacja, tak to się nazywa, taki zabieg, który wprowadzał tutaj porządki i była też wybierana tutaj ziemia. Stąd może i to się uchowało, ale... Z którego roku? 1900, zobaczcie, widać, piąty rok.
odsłoniłem. 1905 rok, także... Świetne. To jest niesamowite, bo tak naprawdę jechałem tutaj tak z mieszanymi uczuciami. Plaża znana, pewnie inni poszukiwacze tutaj byli. Może wszyscy inni myśleli, tak jak ja, że przeszukana nie warto. Trafiliśmy w dobry dzień i w dobrą minutę. Jest niesamowita radość. Jeszcze pamiątka regionalna. I wszystko tutaj, zobaczcie, wszystko. Ja się praktycznie z tego miejsca nie ruszam. Wszystko przy tym drzewie. Przemieszczam się. To jest niesamowite. Te monety perlowskie mnie tu przytrzymały, bo chciałem iść w głąb tej plaży. Ale tak się nie stało i z tego to się bardzo cieszę. Podzielę się jeszcze raz z wami tym widokiem, bo to jest po prostu to, co dzisiaj jest. To jest Eldorado. Jest kolejna moneta. Nic nie mówię Ewelince, która tam też ma sygnał, że znalazłem kolejną. Zobaczcie. Ale to jest aluminiowe, co? Aluminiowe, pewnie 20 groszy. Nie, to ja już powtórzę po raz kolejny. To jest niesamowite, co tutaj się dzieje. Mam kolejną monetę! Zazdro! Zazdro, podchodzę. Nawet nie użyłam sitka. Teraz ja mogę się pochwalić. Teraz dwa ziko. Ale już myślałam, że będzie ten. Że co? Że będzie kapsel. I mam. I ja. Sezonu. No właśnie, może nie z okresu PRL-u, ale taka monetka bardziej mi się. Ale cieszy. Zobacz, już ten środek przyciemniały, czyli te 2-3 miesiące zrobiło swoje. Okresu wakacyjnego. Odnowię ją i wrzucę do Hani do skarbonki. A ja w międzyczasie kolejną monetę. Jak już dokopywałem się do tego sygnału, jest dwójka. I to jest kolejna dwójka tutaj z tego oto miejsca. Także no, nie ruszam się z jednego miejsca. Dosłownie wszystko tutaj w takim kwadracie 10 na 10. Cyk, pyk i jest kolejna moneta tuż obok tej. 20 złotówki jest 20 groszy. O, jeszcze mi tutaj to spadło. A tam Ewelinka dalej kopie. Kapsli, zrywek to tu jest masa. Nawet duża masa. I monet też. Tam. Co? Zobacz jak głęboko. Już patrzymy. Piąteczka. Tak głęboko. A tu jest ta piąteczka. A, myślałem, że to... No, to niestety. Ale może uda mi się dziś jeszcze znaleźć taką piąteczkę, którą bym chciała. No ale sypię PRL-em. Dwa ziko! Zobaczcie. Dwa ziko. Dwa ziko. Kolejna monetka. Eldorado, Bronowie. Dziubie i dziubie na tej plaży, za wiele nie mam. Ale tutaj nasz łowca, co ma? Zaraz wam pokażę, ale ja po prostu w to nie wierzę, bo... Dziś jesteś mistrzem. Jestem mistrzem. Ja się nie ruszam z tego miejsca, gdzie zacząłem poszukiwania od samego początku. Znalazłem drugi psi identyfikator. To jest dla mnie coś wyjątkowego. Dlaczego? Bo to miejsce, powtórzę, było przeszukane dziesiątki razy. My tu chodziliśmy. Jeden mógł ominąć, ale drugi, zobaczcie. I praktycznie był na zewnątrz. No, ja mówiłem, że to jest plaża, która tutaj funkcjonowała od dawna. 1919 rok. Psi identyfikator, numer psa zarejestrowany pod numerem tutaj niżej, widzicie? Druga strona taka, także nie wiem co wam powiedzieć, sam jestem bardziej zdziwiony niż te pewnie ci świadkowie, niemi świadkowie tamtych czasów, jak to się stało, że tutaj te pieski latały, no jak to się stało to wiemy, przyszli tutaj z właścicielami, którzy chcieli odwiedzić plażę. Już mi się jęzor plącze, bo to jest niesamowite, zobaczcie, krótki czas, dwa psie nieśmiertelniki i to co
znalazłem. To, co udało się znaleźć. Ja przez ciebie to wykrywasz wyłączyłam. Mój dzień. No, a jeszcze się nie skończył. No to fakt. A ja później... mam też, zobacz. O! No, taka bidna piąteczka. No. W porównaniu do tego, co ty kosisz dzisiaj. A jeszcze tutaj zostało trochę do przeszukania. Trochę? Trochę dużo. Przeniosłam się za śladem Krzyśka tutaj pod te drzewo, gdzie tutaj kopię te fanciory, bo na tej plaży to raczej furory nie zrobię. I zobaczcie, co ja znalazłam. Duża, piękna moneta. I to jest z panem Marceli, tak? Dobrze mówię? Duża moneta, piękna. Poczekaj, grubo tu jest na bogato. Zobaczymy, który rok. 1942, 1893, jeżeli dobrze widzę na dole. To jest jego data chyba urodzin, co? No tak. I śmierci. Chyba a tak. A na rewersie powinna być ten. No data. To poczekaj. Daj mi szansę. Moneta z 1976 roku. I kolejne 10 groszy. Mi się wydaje, że chyba raczej na kapsel. Kapsel? Tak, ja. Od Summersby. Kolejna monetka, ale zżarta mocno. To tak spoglądasz. Kop, kop. Ale nie wiem, co to za nominał. W międzyczasie pochwalę wam się całą garścią kapsli i zrywek. Jest tego sporo. Tu Ewelinka dokopuje się do kolejnego kapselka. Weź mnie nawet. Dzisiaj jestem królem poszukiwań. No jesteś, i co? Dzisiaj nie popisuję. No, czasami trzeba, no cieszę się. Dzielę się swoją radością. Gdzie to jest? O, i co? Się nie popisuj, ja też co? Mam. A co masz? No, 2 grosze. Ale jest. Yeah. Ale mam jeszcze jeden sygnał. Jeszcze jeden. Wiesz, że te monety lubią tu być w tym, w stadach, że tak powiem, no, nie? Dwójeczki jak się... Szczególnie dzisiejszym moim szczęściem. Te moje dwójeczki wypasały się w stadzie, razem leżały w trawie. Tak, wypasały się. Wypasały. I się rozmnażały. No tak się nie za bardzo porozmnażały, bo tam tylko było kilka. Szkoda, że nic. Opa, jedziesz panie, co się chwalisz, zobacz. Jedziesz 5 groszy, razem 7. No to masz farta dzisiaj. No naprawdę. Dzisiaj przegina pałę z tym fartem moim. Poszukiwania w wodzie. 2 godziny na poszukiwaniach na plaży szybko zleciało, ale pobyt na tej plaży to dla nas jeszcze nie koniec, bo idziemy rozpalić ognisko, będziemy jeść... Morsować. Chyba, że ty... Żarciki. Żarcik. No bo... Ja jestem ciepłolubna. Będziemy jeść kiełbachę ciepłą. No i oczywiście trzeba zrobić podsumowanie, no bo dzisiaj dzień konia, bynajmniej dla mnie. Już nie chodzi o te monety, ale te 2 psie identyfikatory przedwojenne z różnych okresów. O, miód na serce dla mnie, radość niesamowita. A ja taka bidna. Następnym razem znajdziesz. No, mam nadzieję. Ale w nagrodę będziesz mogła rozpalić ognisko. Jak zawsze. Idziemy. Mamy też szczęście, że mieszkamy w miejscu, gdzie są same jeziora i otaczają nas lasy. Jest tu przepięknie, jest tu klimatycznie, jest tu przede wszystkim zdrowo. Dla nas wyjazd na poszukiwania, fajne miejsce, dosłownie
przygotowanie tego trwa 20-30 minut i działamy. Wiem, że wielu z Was mieszka w dużych miastach, logistyka jest utrudniona. Napiszcie nam w komentarzach, jak to się u Was dzieje, odbywa, w jakim czasie z miejsca zamieszkania przemieszczacie się w miejsce do odpoczynku, do miejsca poszukiwań. Tak jak mówiliśmy na początku filmu, tęskno nam za tym letnim klimatem, za jeziorami, zwłaszcza za morzem. Do morza mamy troszkę dalej, bo musimy się przemieścić 100 km, ale to i tak jest, nie jest jakiś logistyczny problem. Chciała coś powiedzieć? Ja? Nie. Baju, baju. Pojedzone, to przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszych poszukiwań. Rozpiera mnie duma, że udało mi się znaleźć dwa psie identyfikatory. Zanim przejdziemy do moich znajdek, pokażemy, co znalazła Ewelinka. Może lepiej nie, bo za dużo nie ma. Jak nie ma? Nieraz w lato tyle nie znaleźliśmy. 7 ziko i 7 groszy, piątaczek, no i Marceli. Duża moneta, bardzo duża moneta, także 6 monet. A teraz, tadam, przechodzimy do tego, co ja znalazłem. Oczywiście zacznę od tych psich identyfikatorów. Z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jedno ma uszko urwane, widać, że to było w epoce urwane. Dlatego psiak zgubił, ale przestrzał jakby czasowy jest bardzo duży, bo jedna jest z 1906, jak dobrze, nie, 1905, a ta druga z 1914, także radość niesamowita. Dla mnie zaskoczenie, bo my tu chodziliśmy, chodzili tutaj inni poszukiwacze, a jednak można, czyli cały czas powtarza się reguła, nie ma miejsc przeszukanych. A teraz schodzimy niżej do monetek. Jakaś tutaj ozdóbka. No i monet obiegowych mam 8, 9, 9 zł 15 groszy. A i tutaj jeszcze 9, 15 i 30, nie? Także to są obiegowe, ładnie tutaj perelowskie, aluminiowe. No i ten mój depozyt, że tak powiem, monet perelowskich dwuzłotowych. I to było 2, 4, 6, 8, 8 sztuk. Także udane poszukiwania, wielka radość. No i doszedłem między innymi też, dlaczego tyle tych monet znaleźliśmy. No przecież zawsze jak wchodzimy na plażę, to mamy sitka, nie kopiemy w tych kępkach trawy, unikamy tego. Stąd też pewnie ja i wielu z nas ominęło te sygnały, a dzisiaj je udało mi znaleźć. Kolejna lekcja, kolejne doświadczenie, kolejny przyjemny czas spędzony na poszukiwaniach. A tymczasem będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Było fajnie, było miło, ale się już kończy. Dziękujemy Wam, że nas oglądacie. Zalajkujcie nasz filmik, dajcie jakiś taktyczny komentarz. I oczywiście, jak ktoś nas nie subskrybuje, niech kliknie dzwoneczek. Subskrybuj. Do zobaczenia w następnej przygodzie. Do zobaczenia. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.